Witaj serdecznie, z tej strony Marta Chowańska, a to jest Minuta Piękna i dzisiaj podzielę się z Tobą techniką, jak ułożyć swoją idealną paletkę cieni do makijażu oczu, jakie konkretnie kolory powinny się znaleźć w takiej paletce i gdzie ich używać, żeby uzyskać najlepsze rezultaty. Na co dzień pracuję z kobietami, inspirując je do tego, jak piękniej wyglądać i piękniej żyć. Dobieram programy pielęgnacyjne i kosmetyki do makijażu, sprzedaję kosmetyki luksusowej amerykańskiej marki kosmetycznej Mary Kay jako niezależna konsultantka oraz prowadzę zespół kobiet jako dyrektor sprzedaży Mary Kay, gdzie pomagam kobietom budować własną przedsiębiorczość, pewność siebie, wizerunek i pomagam kobietom dążyć do realizacji ich marzeń. Najpierw te marzenia odnaleźć, a potem spełniać. To jest moja pasja, to jest moja misja, więc jeśli to są tematy bliskie Tobie, to odezwij się do mnie, a z przyjemnością powiem Ci o wszelkich aktywnościach i możliwościach, z których możesz korzystać współpracując ze mną. I teraz, moja droga, dzisiaj taki, myślę, dość istotny odcinek, dlatego że wiele z nas lubi malować oczy, chciałoby pięknie malować oczy, ale wiele kobiet po prostu nie wie, od czego zacząć, jakich kosmetyków użyć, jakich cieni, żeby uzyskać najlepszy efekt. I pokażę Ci takie podstawowe rozwiązanie, uniwersalne, które będziesz mogła dopasować do swoich potrzeb. Pierwsze z nich to jest paletka Petite. Petite to jest paletka, widzisz, tutaj pokazuję Ci nową, która ma niewielki rozmiar, właśnie takiego ciasteczka petitki, więc dlatego nazywa się Petite. Tylko ją tutaj otworzę, żebyś mogła zobaczyć. To jest malutka paletka na cztery cienie, albo na jeden róż i jeden cień, albo jeden brązy i jeden cień. Jest otwierana i jej wnętrze jest magnetyczne, także tutaj możesz włożyć sobie dowolne kolory. I właśnie takie cztery podstawowe cienie to jest taki idealny zestaw do tego, żeby pomalować sobie piękne oko. I jakie cienie powinny się tutaj znaleźć? Tutaj mam właśnie różne kolory cieni. One są w takich plastikowych pudełeczkach z nazwami i po wyjęciu z pudełeczka można je właśnie włożyć do paletki. I pierwszy cień, który powinnaś mieć właśnie w swoim zestawie cieni, to jest taki jasny cień matowy. Ten nazywa się Biscotti. Jest taki właśnie jaśniutki, mleczno-ciasteczkowy. Wkładam go teraz do paletki i zobacz, to jest tak zwany cień bazowy, czyli będzie idealny na całą powiekę, ale też podług brwiowy, wewnętrzny kącik do wyczyszczenia dolnej powieki. To jest taki podstawowy cień, bez którego bardzo trudno jest wykonać makijaż, więc on jest po prostu niezbędny w paletce jako pierwszy i ja wybieram cień matowy. Może też być cień błyszczący, ale jednak taki gładki, matowy będzie idealną taką klasyczną bazą. Drugi cień, który włożymy do paletki, to jest cień Candlelight i to jest cień błyszczący. Jedyny cień błyszczący w tym zestawie. On ma kolor takiego jasnego, brzoskwiniowego złota. Przepięknie opalizuje. I tutaj nakładam go obok. I ten cień będzie służył jako cień rozświetlający w tym miejscu. Czyli jasny nakładasz wewnętrzny kącik pod łukiem brwiowym, tutaj na dole, a ten rozświetlający na tak zwaną powiekę ruchomą mniej więcej do 2/3, od środka do 2/3, po to, żeby bardzo ładnie rozświetlić oko. Też się nada, jako rozświetlasz na policzki, można nim rozświetlać wewnętrzne kąciki oczu, ale w takim klasycznym makijażu ten cień nakładasz właśnie tutaj. Dobrze jest to zrobić palcem, bo wtedy ten cień bardziej błyszczy. Trzeci cień to jest Dusty Rose. Tutaj może być inny oczywiście odcień. Każdy może być w innym kolorze, ale Ci pokazuję taką przykładową paletkę, którą najczęściej wybierają moje klientki. I to jest, moja droga, taki cień w kolorze matowym, takim pudrowym, eleganckim różu. Bardzo piękny kolor, bardzo ładnie modeluje powiekę. I układam go jako trzeci w paletce, czyli mam Biscotti, Candlelight, Dusty Rose i ten trzeci cień służy do modelowania załamania powieki, czyli nakładamy go tutaj w tym miejscu, żeby podnieść oko, żeby wymodelować pędzelkiem, rozcieramy właśnie pod Biscottim, a nad Candlelightem, czyli w tym miejscu i wtedy w taki klasyczny sposób podnosimy oko, że jest bardzo dobre do podkreślenia dolnej powieki. I ostatni cień to będzie nie espresso. To jest kolor takiej gorzkiej czekolady. Dość ciemny. I wkładam go sobie też do paletki. I w ten sposób mam już gotowy cały zestaw. I ten najciemniejszy cień służy do tego, żeby go nałożyć na przykład w zewnętrznym kąciku tu przy linii rzęs, albo żeby jeszcze wzmocnić dół. Można nim też pomalować brwi, można namalować kreskę na oku. On jest do takiego akcentowania i podkreślania całości. Teraz jak zamknę paletkę, to wszystkie cienie pięknie widać w środku. Po otwarciu masz dostęp do każdego koloru, więc używasz ich w tej kolejności, jak są ułożone. Bardzo prosto. Jeszcze pokażę to z bliska. I co jest najlepsze, że jeśli jakiś cień się skończy, na przykład ten Biscotti często kończy się szybciej niż pozostałe, bo po prostu używamy go więcej, to nie musisz kupować całej palety od nowa, tylko wyjmujesz sobie jeden cień
i wkładasz nowe. Więc jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Mam nadzieję, że te wskazówki Ci się podobają. Jeśli chciałabyś obejrzeć więcej filmików na temat cieni, doboru cieni, napisz do mnie, zostaw komentarz, z przyjemnością takie materiały nagram. Jeśli chciałabyś przetestować kosmetyki, nie znasz ich, nie masz swojej konsultantki, to zapraszam Cię serdecznie do wzięcia udziału w Metamorfozie. Możesz otrzymać ode mnie zestaw próbek do przetestowania w domu razem z filmikiem, jak ich użyć, i będziesz mogła przez 3 dni potestować pielęgnację, makijaż, dopasować idealne kosmetyki dla siebie, a potem zakupić je u mnie bądź dołączyć do mojego zespołu. Więc jeśli jesteś zainteresowany, zostaw komentarz Metamorfoza. A tymczasem ściskam Cię, całuję, pozdrawiam. Dziękuję, że obejrzałaś. Zapraszam do komentowania, udostępniania, polubienia moich social mediów. To dla mnie bardzo, bardzo dużo znaczy. Dziękuję Ci za to. A jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, chcę Ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło. Pa, pa.